Pastor Roger Kuhn, wykład 21. Pierwszą rzeczą godną zainteresowania w tym rozdziale jest to, że są tam dwa zwierzęta. W wersji króla Jakuba, angielskiej wersji, nazwane są one bestiami. But we could call them animals. Możemy ich nazywać zwierzętami. The first one looked like a leopard. Pierwsze wyglądało jak pantera, leopard. A drugie jak baranek. Even today, nawet dzisiaj the cartoonists will use an animal to represent a country. Ci satyrycy ci będą używać zwierząt, żeby zasymbolizować jakieś państwo. If you see a political cartoon with a bulldog. Jeśli zauważycie taki rysunek satyryczny z buldogiem, you know immediately they are representing Great Britain. Że chodzi o Wielką Brytanię. If they use a bear, jeśli tam jest niedźwiedź, you know immediately they are referring to your neighbor to the east. Ja, to odnosi się do naszego sąsiada ze wschodu. If they use a lion, jeśli jest to lew, Ethiopia. To Etiopia. I have done much travel in Africa. Dużo podróżowałem po Afryce. And I have probably done more on Ethiopian Airlines than any other modern African airline. I chyba najwięcej podróżowałem etiopskimi liniami lotniczymi niż innymi afrykańskimi. They have the best equipment, aircraft, and they have the best pilots. Mają najlepsze samoloty, najlepszych pilotów. When you get on, you know you're going to get off at the right place. I gdy wsiadasz, jesteś pewien, że i wysiądziesz. When the airplane comes in, samolot przybywa, on the tail, na ogonie, which is several stories tall, który ma kilka pięter wysokości, a gigantic lion, jest potężny lew. The former emperor of Ethiopia, Haile Selassie, były cesarz Etiopii, Haile Selassie, took as one of his titles, jako jeden ze swych tytułów, the lion of the tribe of Judah, przyjął lew pokolenia Judy. The lion is the symbol of Ethiopia. Lew to symbol Etiopii. Everything in the aircraft has lions on it. Wszystko, co znajduje się w samolocie, ma lwy. Even the paper serviette on your tray of meal. Nawet papier przy posiłku. You want to represent the United States? Jeśli chcecie pokazać Stany Zjednoczone, you might use a buffalo or bison. Można użyć bizona. Or you might use an eagle. Albo orła. Both are symbols of the United States. Oba zwierzęta są symbolami Stanów Zjednoczonych. Well, this is an ancient practice. Jest to starożytna praktyka. John was doing it, and before him, hundreds of years before him, Daniel was doing it. Jan wykorzystywał tę symbolikę i setki lat przed nim także używano jej. Two animals. Dwa zwierzęta. The leopard. Pantera. Representing the institution of the papacy of the Church of Rome. Reprezentuje instytucję papiestwa rzymskiego. The lamb representing the United States. Baranek, Stany Zjednoczone. You have two animals. Macie dwa zwierzęta. And you have two surprises. I dwie jakieś niespodzianki. One surprise for each animal. Jedna dla każdego zwierzęcia. The surprise with regard to the lion, to the leopard. Jeśli chodzi o tę niezwykłą rzecz w kwestii pantery, is not that it receives a deadly wound. Nie jest to, że otrzymuje śmiertelną ranę. It gets a deadly wound. Ono otrzymuje śmiertelną ranę. That's not the surprise. Ale to nie jest dziwne. The surprise is this. To jest natomiast ciekawe, though the wound is deadly, it is not fatal. Że chociaż rana jest śmiertelna, to nie do samego końca. From this terrible wound, it recovers. Z tej okropnej rany to zwierzę leczy się. And becomes even more powerful at the end. I staje się nawet bardziej potężne niż wcześniej. Now the leopard is a predator. It goes out seeking to kill. Pantera wychodzi, żeby zabijać. The other animal is a lamb. Drugie zwierzę to baranek. A baby sheep. To jest mały baran. Now, a sheep is the exact opposite in character and temperament from a leopard. Owca jest
przeciwieństwem w charakterze leoparda, pantery. It symbolizes youthfulness. To ona symbolizuje młodość, innocence, niewinność, idealism. Idealizm. Now there's a surprise here. Ale znowu tutaj jest pewna ciekawa rzecz. And this surprise i to is that the baby sheep does not grow up into an adult sheep. Jest to, że ten baranek nie dorasta do wieku barana. For the first time in history. Po raz pierwszy w historii. A baby sheep does not grow up to be an adult sheep. Baranek nie doczeka czasu dorosłości. The baby sheep turns into an adult leopard. Baranek zmienia się w dorosłą panterę. And this lamb turned into a leopard. I ten baran zmienia się w panterę. Has something called an image. Ten baranek ma coś, co my nazywamy obrazem i coś, co nazywamy piętnem. The image is symbolic language for a law. Obraz to symbolicznie określenie prawa. And the mark, a piętno, znamie, represents religious worship on a particular day. Reprezentuje kult religijny w pewien szczególny dzień, as enforced by that law. Jako spowodowane przez to prawo. And we learn from prophecy, z proroctwa dowiadujemy się, that the lamb represents the United States of America. Że baranek reprezentuje Stany Zjednoczone Ameryki. And that makes me feel very badly. I to z tego powodu jestem bardzo smutny. As Polish people, jak Polacy, you have a pride in Poland. Jako Polacy jesteście dumni z Polski. And you have patriotic feelings for Poland. I macie jakieś odczucia patriotyczne z tego powodu. This is one of the characteristics of the Polish people that I heard about before I came here. Jest to jedna z cech Polaków, o której wcześniej już słyszałem. You are greatly patriotic. Jesteście bardzo patriotyczni. You love your country. Kochacie swój kraj. And you have a right to. I macie prawo do tego. And you have a reason to. I macie powody do tego. Well, my country is not nearly as old as your country. Mój kraj nie jest tak stary jak wasz kraj. We only celebrated our 200th anniversary 13 years ago. 13 lat temu celebrowaliśmy dopiero 200. rocznicę powstania. And I feel very badly what I have to tell you. The Bible says my country is going to do. I czuję się bardzo źle, gdy muszę wam powiedzieć, co mój kraj zrobi w przyszłości. Because I love my country. Ponieważ kocham mój kraj. And I feel badly to have to tell you what is going to happen in my country. I czuję się bardzo źle, gdy muszę wam powiedzieć, co stanie się w moim kraju. But on the basis of Revelation 13, ale na podstawie objawienia 13 rozdziału, I have to tell you, muszę wam powiedzieć, that there is going to be a religious law passed by the Congress of the United States of America, że zostanie wydane prawo religijne, uprawomocnione przez Kongres. We've never had one yet. Jeszcze nie mieliśmy takiego. At the national level, na takim narodowym, państwowym poziomie. There have been regional and provincial and municipal Sunday laws. Powstawały takie regionalne, miejskie prawa dotyczące niedzieli. But we've never had a national one. Ale nie mieliśmy prawa na poziomie państw. Particularly this kind. Szczególnie prawa tego rodzaju. There will be a law passed by the government of the United States. Zostanie przez rząd Stanów Zjednoczonych wydane prawo, które będzie wymagało od każdego, aby czcić niedzielę. No jest to złe. Ale nie jest to jeszcze koniec. To ma być element eksportu najgorszy, jakikolwiek Stany Zjednoczone wysłały za granicę. Three times in Revelation 13, 3 razy w objawieniu 13 rozdziale. And once in Revelation 14, i raz w objawieniu 14 rozdział. We are told that this thing is going to go to the entire world. Dowiadujemy się, że to prawo ma objąć cały świat. The image to the beast, obraz bestii, is the Sunday law. To prawo dotyczące niedzieli. The mark of the beast, piętno bestii, is worship on Sunday. To
to nabożeństwa w niedzielę. At the time it is enforced by law. W czasie, gdy zostało to spowodowane prawem. If you should go to a Sunday keeping church on Sunday today, jeśli pójdziecie do kościoła zachowującego niedzielę na nabożeństwo niedzielne, you would not thereby incur the mark of the beast. To nie znaczy, że przejęliście piętno bestii. All right, we notice next that it is exported from the United States to the whole world. Zwróciliśmy uwagę, że to jest eksportowane, wywożone na cały świat. The last thing in the chapter that we notice, i ostatnia rzecz w tym rozdziale, którą zauważamy, are the penalties if you don't keep the law. To kary za nieprzestrzeganie tego prawa. Initially, początkowo you cannot buy or sell, nie będziecie mogli kupić, sprzedać, if you don't have the mark of the beast. Jeśli nie macie tego znamienia bestii. Now that will be very inconvenient. Byłoby to bardzo takie niezręczne. Especially if you need food. Zwłaszcza jeśli potrzeba nam pożywienia. But ultimately the penalty is going to be death. Ale automatycznie tą największą karą to ma być śmierć. Just about the time I left the United States on this trip a couple of months ago. Kilka miesięcy temu, gdy opuszczałem Stany Zjednoczone na tę podróż, Newsweek magazine, Newsweek magazine carried an interesting story. Zamieścił interesującą historię. It talked about a new kind of credit card. Mówi on o nowym rodzaju kart kredytowych. That is going to be available soon, very widely spread. Które mają być dostępne szybko, mają być rozpowszechnione. And will relieve you of the necessity of using money when you want to buy something. I także nie będziecie musieli używać pieniędzy, gdy chcecie coś kupić. Now we now have this kind of a credit card. Mamy tego rodzaju karty kredytowe. I can pay my hotel bill in Warsaw with this. Mogę opłacić mój hotel w Warszawie tą kartą. When I get back to Washington, then I will get the bill through the bank. Gdy wrócę do Waszyngtonu, to tam dopiero wpłacę gotówkę. I can travel all over the world with this. Mogę podróżować po całym świecie z tą kartą. There are very few things I can't buy with it. Jest niewiele rzeczy, których nie mogę kupić za tą kartę. Ale nie potrzebuję żadnych pieniędzy, gdy kupuję. Mogę kupić bilet na polskie linie lotnicze tą kartą. Mogę używać tej karty w całej Polsce. Wszędzie, gdzie jeżdżę. My purse. Sick like well, mam, credit cards. Ja mam takie trzy karty kredytowe w moim portfelu. Some of them are bank cards. Niektóre mam jeszcze trzy, ale to są bankowe karty. Now, this new credit card. Te nowe karty kredytowe. Will be one step or more in advance of the one I have. Będą bardziej jakby zaawansowane od tych, które ja posiadam. It will have embedded in it. Będą miały jakoś zakodowane an electronic memory chip. Elektroniczną pamięć. This is the heart of a computer, is the memory chip. To jest z języka komputerowego, nie wiem, jakaś pamięć. And the memory chip will be the thickness of one piece of paper. I ta pamięć będzie zawarta na grubości jednej strony papieru. And with that card, i to z tą kartą you can do so many more things. Będziecie mogli zrobić o wiele więcej rzeczy. And if somebody steals that card, jeśli ktoś ukradnie tę kartę, they can stop payment immediately on anything that the thief tries to buy with it. Natychmiastowo zostanie wstrzymane wydawanie jakichkolwiek produktów na tą kartę, jeśli złodziej ją ukradnie. With that card you can go to a public telephone and put it in and you don't need any money to operate a public telephone. Z tą kartą możecie iść do publicznego telefonu i wsadzić ją, nie musicie mieć żadnej gotówki. You can even have your medical x-rays put on the card. Także i medyczne badania, promieniowanie rentgena możecie mieć zrobione na tę kartę. You can even use it to play the national lottery. Możecie nawet ją używać do gier w rodzaju totolotka. And it will have a calendar that will remind you of important dates and what you should do. I może to mieć nawet kalendarz, w którym będzie zawarte daty ważne dla ciebie. And those are being field tested in certain localities in North America right now.
I teraz ta karta jest testowana w pewnych miejscach w Stanach Zjednoczonych. They are predicting that they will be worldwide by 1995. Są takie zamierzenia, żeby do 1995 ta karta już była rozpowszechniona na całym świecie. It is possible, jest możliwe, that that will take the place of your passport. Że to zajmie miejsce paszportów. It is possible, that will take the place of your driver's license. Jest możliwe, że to zajmie miejsce prawa jazdy. It is possible, it will take the place of a lot of things. Jest możliwe, że zajmie to miejsce wielu, wielu innych rzeczy. And you won't need to carry money. I nie musicie nosić ze sobą gotówki. One card. Jedna karta, will identify you, która was identyfikuje, and you can buy anything that you want with it. I możecie za nią wszystko kupić, co chcecie. And then it will just charge your bank account. I po prostu będą oni obciążać wasze konto bankowe tylko. Now, if you don't have a bank account, you may not get the card. Jeśli nie macie konta bankowego, nie możecie dostać tej karty. Well, that's coming. To nadejdzie. And if the government wants to withhold your privilege of doing business, jeśli rząd chciałby jakoś powstrzymać wasz przywilej zarabiania, robienia biznesu, they can turn off your card electronically, oni mogą jakoś unieruchomić tę kartę elektronicznie. I nie będziecie mogli ani kupić, ani sprzedać. Już istnieje taka technologia. I mówią, że za 6 lat będzie to już rozpowszechnione na całym świecie, włączając to Polskę. W styczniu tego roku mówiłem o tym w Peru. Przyszedł do mnie student. I powiedział, czy wiedziałeś, że twój kraj już to robi, używając ten rodzaj nacisku? Powiedziałem nie, ale oni robią to. Powiedział, że przekazano mojemu rządowi peruwiańskiemu, aby coś zrobił. Jeśli nie zrobi, nie będziemy mogli sprzedawać na rynek amerykański. Ponieważ Stany Zjednoczone to nasz największy rynek. Nasz kraj zbankrutuje, jeśli nie będziemy mogli sprzedawać na rynek amerykański. A Stany Zjednoczone powiedziały, że nie będziecie mogli sprzedawać, jeśli nie zrobicie pewnej rzeczy dla nas. I myślę, że wszyscy zdajecie sobie sprawę z tego, o roli rządu Stanów Zjednoczonych w Polsce, w powodowaniu zmian w Polsce. Amerykański rząd powiedział do byłego rządu komunistycznego w Polsce, że wasz kraj zbankrutował. Potrzebujecie potężnej pomocy ekonomicznej. Przygotowujemy się, żeby wam pomóc. Na nasze zamiary. Musicie mieć demokratyczne wybory. Musicie zrobić inne rzeczy. Jeśli zrobicie to, dostaniecie pieniądze. I jeśli nie zrobicie, nie dostaniecie. A rząd polski desperacko potrzebuje pieniędzy. I zrobił to. I te zmiany były na dobre w większości. Ale dzisiaj wiecie, gdzie wasz premier pojechał na swoją pierwszą zagraniczną podróż, czyż nie? Każdy poprzedni premier najpierw jechał do Moskwy. A wiecie, gdzie wasz nowy premier pojechał? Na swoją pierwszą wizytę? Do Watykanu. Posłuchajcie, moi przyjaciele. Objawienie 13 mówi, przy końcu czasów dwie wielkie potęgi w tym świecie to będą Stany Zjednoczone i Watykan. I obie te potęgi zrobią bardzo złe rzeczy. Macie wgląd w to przed innymi krajami.
Let's go to the next chapter. Przejdźmy do następnego rozdziału. I get very depressed in chapter 13. Bardzo mnie jakoś denerwuje się, jestem znerwowany, gdy czytam ten rozdział. I get very excited and optimistic in chapter 14. Ale w następnym rozdziale jestem bardzo optymistyczny, bardzo podekscytowany. So let's get out of chapter 13. A więc porzućmy rozdział 13. Now chapter 14 covers the same time period. O, rozdział 14 pokrywa ten sam okres. But it is God's response. I jest to jednak Boża odpowiedź. God's counterattack. Boży kontratak. To the devil in chapter 13. Na ataki szatana z rozdziału 13. Now in this chapter, w tym rozdziale chcę najpierw powiedzieć wam o strukturze tego rozdziału. Ponieważ kolejność wydarzeń tutaj jest bardzo ważna. Są trzy rzeczy w objawieniu 13 rozdziale, na które chcemy spojrzeć. I porządek ich pojawiania się jest bardzo ważny. Pierwszą rzeczą, jaką zauważamy, to wiersze 1 od 5. To jest lud. Drugą rzecz, wiersze od 6 do 12, to poselstwo. The third thing that we notice, trzecią rzecz, jaką zauważamy, from verse 13 to the end of the chapter, od 13 wiersza do końca rozdziału, is a deliverance. To wybawienie. And the sequence is important. I kolejność jest ważna. All right, now remember, this is God's answer to the devil. A więc pamiętajcie, jest to Boża odpowiedź dla szatana. And the very first thing in God's answer to the devil, i pierwszą rzeczą w Bożej odpowiedzi dla szatana, is not a theological or a philosophical argument. To nie teologiczne czy filozoficzne argumenty. The devil's argument against God is theological and philosophical. Argumentami szatana dla Boga to są argumenty teologiczne, filozoficzne. The argument is simply this. A Bożym argumentem jest to. God is evil. A jego argumentem jest to. Bóg jest zły. God is bad. Bóg jest złem. And I can run a better government than God can. Ja mógłbym lepiej prowadzić te wszystkie sprawy, niż Bóg to robi. Now God's answer to that, Bóg odpowiada na to, is not another argument. Nie innym argumentem. God's answer to the devil, Bóg odpowiada szatanowi, has always been a people. Bożą odpowiedzią dla szatana to zawsze był lud. Not an argument. Nie argumenty. In the Old Testament, w Starym Testamencie we have the book of Job. Mamy księgę Hioba. Ellen White isn't the only theologian who says it was written by Moses. Ellen White nie jest jedynym teologiem, który mówi, że została napisana przez Mojżesza. Moses may have written the book of Job before he wrote Genesis. Mojżesz być może napisał Księgę Hioba, zanim napisał Genesis. Jeśli tak by było, to Księga Hioba byłaby historycznie najstarszą księgą Biblii. Nie musicie iść dalej w tę księgę, jak tylko do pierwszego rozdziału, aby przeczytać o pewnym spotkaniu w niebie, na które przybyli Adamowie każdej zamieszkałej planety i na który to spotkanie przybył szatan z tej ziemi. Because Satan usurped the rulership of Adam. Ponieważ szatan uzurpował sobie władzę Adama. And when he came to the committee meeting, gdy przyszedł na to spotkanie, the Lord said to him, Bóg mu powiedział, and where have you come from? Skąd przychodzisz? From going up and down in the earth? On powiedział, z ziemi. Going to and fro in the earth? Przechadzałem się tam. Oh, you've come from the earth. A więc przychodzisz z ziemi. Have you seen my servant Job? Czy widziałeś mojego sługę Hioba? That there's none like him? Że nie ma takiego jak on. God's answer to the devil in the oldest book of the Bible. Bożą odpowiedzią dla szatana w najstarszej księdze Biblii. God's answer to the devil was a person. Bożą odpowiedzią jest osoba. Not an argument. Nie argument. A person. Osoba. Job. Hiob. Have you seen my servant? Czy widziałeś mojego sługę? My servant is my answer to your argument, Satan. Mój sługa jest moją odpowiedzią na twoje szatanie argumenty.
In the last book of the Bible, w ostatniej księdze Biblii, God's answer to the devil again is a people. Bożą odpowiedzią dla szatana znowu jest lud. They are called the 144,000. Określeni są mianem 144 tysiące. They are mentioned in Revelation chapter 7. Są już wspomniani w Objawieniu 7 rozdziale. I znowu są wspomniani w pierwszych 5 rozdziałach o rozdziału 14, wiersze. Bożą odpowiedzią przy końcu czasów jest lud. W tych 5 rozdziałach, wierszach, jeśli dobrze pamiętam, jest wspomnianych 9 rzeczy. 6 things tell us about 144,000, what they do, where they go, what they do. 6 rzeczy mówi nam o tych 144 tysiącach, gdzie, skąd są, co robią. 3 things tell us what they are. 3 rzeczy mówią, kim oni są. The devil hates the 144,000. Szatan nienawidzi te 144 tysiące. Because they are God's ultimate argument against the devil. Ponieważ oni są tym naturalnym argumentem Bożym na ataki szatana. Nie mógł on powstrzymać Jana od napisania tego. A więc następną strategią szatana to jest sprawienie, że ludzie różne poglądy na ten temat mają. I w naszym kościele dzieje się pewna niedorzeczna rzecz, jeśli chodzi o 144 tysiące. Nie wiem, czy to już doszło do Polski, czy nie, ale dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i przechodzi do innych krajów. Jest to niedorzeczne, ale jest też tragiczne. Adwentyści dnia siódmego są zaangażowani w taką gorącą debatę zaangażowani są w najmniej ważną rzecz związaną z tymi 144 tysiącami. I ludzie podzielili się na 2 grupy. Jedna grupa mówi, że 144 tysiące to literalna liczba. Inna grupa mówi, nie, to jest symboliczna liczba. I oni atakują się wzajemnie argumentami. I ta debata jest bardzo taka z nienawiścią prowadzona. Jest to najmniej ważna rzecz w kwestii 144 tysięcy. No ale jeśli szatan sprawia, że wy się skupiacie na tym, to wy nie skupicie się na tym, na czym powinniście. A tą ważną, najważniejszą rzeczą jest, jaki jest charakter tych 144 tysięcy. I są 3 bardzo ważne cechy tej liczby w tych wierszach. Gdy Bóg odpowiada szatanowi, to pierwszą rzeczą, jaką czyni, to pokazuje lud. Nie argument, ale lud. Now, the next thing. Następną rzeczą, 3 messages, 3 poselstwa and their appearance at this point, a ich wygląd w tym punkcie is significant. Jest ważny. These messages are now introduced, te poselstwa są tutaj wprowadzone, to show what made those people what they became. Po to, aby pokazać, kim staje się ten lud. It is first of all a transformational message. Przede wszystkim jest to poselstwo, które zmienia. This is what made those people what they became. Tak stało się z tym ludem, który się zmienił. This is what transformed them. Właśnie to zmienia ich. Secondly, po drugie, it is a unified message. Jest to jakby ujednolicone poselstwo. Now in my country, w moim kraju, if you want to lubricate something in your house, jeśli chcecie coś pokryć olejem,
Maybe you want to oil a door hinge. Na przykład naoliwić chcecie na zawiasy. Or oil a sewing machine. Albo maszynę do szycia. Whatever in your house. Cokolwiek. You can go to the hardware store. Możecie iść do sklepu. And buy a little small tin of oil with a little spout. Możecie kupić małą puszeczkę oleju z małym dzióbkiem. And it has a very interesting design on the side of the container. I bardzo taki rysunek jest ciekawy na tym pojemniku. There is a big number 3. Jest wielka liczba 3. And then superimposed over it. A na górze tego there is a number 1. Jest liczba 1. The name of the oil is 3-in-1 oil. Nazwa tego oleju to jest olej 3 w jednym. It is one oil. Jest to jeden olej. But it was prepared by blending 3 different lubricants. Ale został on przygotowany poprzez złączenie 3 różnych składników. And they are one oil. A więc tworzą one jeden olej. Made out of 3 oils. Zrobiony z 3 olejów. It is a unified oil. Jest to jakby zunifikowany olej. In Revelation 14. W objawieniu 14 rozdziale we have 3 angels. Mamy 3 aniołów. Each one of them has a message. Każdy z nich ma poselstwo. But when you put all 3 of them together, ale gdy umieścicie ich razem, they blend into one great message. Łączą się w jedno potężne poselstwo. A few days before I came on this trip, kilka dni przed przybyciem tutaj, I went to the library of a Roman Catholic seminary. Poszedłem do biblioteki rzymskokatolickiego seminarium, that's only located a couple of kilometers from the General Conference building. Które jest ulokowane kilka kilometrów od budynku Generalnej Konferencji. And even though I was not a student in the seminary, they allowed me to use their library. I chociaż nie byłem studentem seminarium, pozwolono mi na korzystanie z niej. I was looking for a Catholic translation of the Bible into English. Szukałem katolickich przekładów Biblii na język angielski. I found the one I wanted. Znalazłem ten, który chciałem. It was done by a British Monsignor. Został on, to tłumaczenie zrobione przez brytyjskiego Monsignor. He's a Monsignor. Przez Monsignora. A Roman Catholic priest who has the rank of Monsignor. To był rzymskokatolicki ksiądz, który miał tytuł, chyba to się nie tłumaczy, Monsignora. His name is Ronald A. Knox. Nazywał się Ronald Knox. I went to Revelation 14 in his translation. Przeszedłem, chciałem sprawdzić, jak on tłumaczył objawienie 14 rozdział. Which came out in the 1940s. Pojawiło się to tłumaczenie w 1940. It was one of the earliest modern English translations of the New Testament. Było to jedno z najwcześniejszych współczesnych angielskich tłumaczeń Nowego Testamentu. And in Revelation 14, i w objawieniu 14 rozdziale, verse 6, wiersz 6, he translates the passage in a most remarkable way. Tłumaczy ten wiersz w bardzo znaczący sposób. I saw another angel in midair. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba. Having a final gospel. Mającego końcową Ewangelię. Then he puts a footnote reference at the bottom. I tam miał przypis do tego tłumaczenia. Now I am very nervous about footnotes in Bibles. Denerwują mnie przypisy w Biblii. Whether they're Protestant Bibles or, czy to są protestanckie czy katolickie Biblie. But on this one I like the footnote. Ale w tym lubiałem ten przypis. This is what he said. To jest to, co powiedział. Up in the text I said it was a final gospel. W tekście przetłumaczyłem to jako końcowa Ewangelia. Now the Greek word, greckie słowo is probably most accurately translated, być może lepiej byłoby przetłumaczone eternal. Na wieczny. In the King James English Bible, w Biblii Króla Jakuba, to jest angielska Biblia, translated everlasting. Jest to przetłumaczone wiecznie trwający. Literally eternal. A chodzi o wieczny. But Knox translated it final. Ale Knox przetłumaczył to końcowa. And in the footnote he tells you why. I w przypisie mówi dlaczego. And this is what he says. To powiedział. The reason for calling this gospel a final gospel is not given in the text. Przyczyna, dlaczego ta Ewangelia powinna być nazwana końcową Ewangelią, nie jest podana w tym tekście.
John doesn't tell us why he calls it a final gospel. Jan nie mówi nam, dlaczego on to nazywa końcową Ewangelią. But from the context, ale z kontekstu it is clear, jest to wyraźne, that this is the last message given to human beings on this earth, że jest to ostatnie poselstwo przekazane istotom ludzkim na tej ziemi przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. I can preach that. Ja chciałbym tak kazać. All right, you have a message. A więc mamy poselstwo. This is what made these people what they became. To poselstwo stanowi o istnieniu tych ludzi. And after the message is given, i po podaniu poselstwa, beginning in verse 13, zaczynając od wiersza 13, you have a deliverance. Macie wybawienie. And the deliverance does not begin with the second coming. Wybawienie nie zaczyna się od drugiego przyjścia. The deliverance begins before the second coming. Wybawienie zaczyna się przed drugim przyjściem. With that special resurrection we talked about the other day. Zaczyna się od tego szczególnego zbawienia, o którym mówiliśmy wcześniej. All those who have died since 1844, keeping the Sabbath under this message. Wszyscy, którzy zmarli od 1844, wierząc w poselstwo, dla tych, którzy zmarli od tego momentu, wybawienie zaczyna się nawet wcześniej. A więc wiersz 13. Then in the very next verse, verse 14, następny wiersz, 14. You have the second coming. Macie drugie przyjście. Well, there you have it. I oto one. You have 5800 years of history. Macie 58 wieków historii. Over here you have 200 years. Tutaj macie 200 lat. Here you have the war going back and forth. Tutaj w 12 rozdziale macie wojnę. 58 centuries. Przez 58 wieków. Here you have the 19th and 20th centuries. Tutaj w 19 i 20 wieku. Satan's chapter 13. Szatański 13 rozdział objawienia. God's response in Revelation 14. I Boża odpowiedź w objawieniu 14. Now we still have a few minutes. Mamy ciągle kilka minut. And I want to talk about that Sunday law. Chciałbym pomówić trochę o tym prawie niedzielnym. And share with you some information that I think will be helpful. I podzielić się z wami informacjami, które myślę będą pomocne. I think Revelation 13 and 14 make it clear. Objawienie 13 i 14 stwierdza wyraźnie, że to prawo, które ma swój obraz, piętno, starts in the United States, zaczyna się w Stanach Zjednoczonych, where it is a national law, gdzie to jest prawem, staje się prawem narodowym, it is then exported to the world, i później jest to przenoszone na cały świat, where it will become an international law, i staje się w ten sposób prawem międzynarodowym, a universal law. Uniwersalnym. Now, there are some things about this law which are different from all previous Sunday laws in the United States. Są pewne rzeczy, które będą różnić to prawo od poprzednich praw niedzielnych wydanych w Stanach Zjednoczonych. First of all, po pierwsze, it will be a national law. Będzie to prawo narodowe, państwowe. We have had regional Sunday laws in the United States for 200 years. Mieliśmy poprzez 200 lat takie regionalne prawa niedzielne w Stanach Zjednoczonych. But we never had a national law. Ale nie mieliśmy ogólnego narodowego prawa. Secondly, the penalties of this law. Po drugie, kary za nieprzestrzeganie tego prawa are different from any Sunday law penalties before. Są inne od kar, które poprzednio wymierzano w prawach niedzielnych. If you break a regional Sunday law in America today, jeśli złamalibyście jakieś regionalne prawo niedzielne w Stanach Zjednoczonych dzisiaj, you can be fined a sum of money. Mogą od was zażądać zapłacenia pewnej sumy pieniędzy. Or you can go to jail. A możecie pójść do więzienia. But the Sunday law that Revelation 13 and 14 is talking about. Ale to prawo niedzielne, o którym mówi objawienie 13 i 14. Starts out as a national law, becomes a universal law. Zaczyna się jako prawo narodowe i staje się międzynarodowym. Thirdly. Po trzecie. The law in Revelation 13 and 14. Prawo w objawieniu 13 i 14 rozdziale. Requires religious worship on Sunday. Wymaga religijnej czci oddawanej Bogu w niedzielę.
Not even the regional Sunday laws in America. Nawet te regionalne prawa niedzielne w Stanach Zjednoczonych nie wymagały tej religijnego nabożeństwa. They simply shut down business. One wymagały po prostu zamknięcia biznesu. And hope that you will go to church on Sunday because there's nowhere else to go. I na tej zasadzie miano nadzieję, że pójdziesz do kościoła, ponieważ wszystko jest zamknięte. So in these three ways, this Sunday law will be different from any that they've ever had in America. A więc na te trzy sposoby to przyszłe prawo niedzielne będzie różne od prawa takich lokalnych praw, te, które teraz są w Stanach Zjednoczonych. Now Mrs. White in great controversy. Ellen White w wielkim boju. Tells us that there are two causes of the national Sunday law in America. Mówi nam o dwóch powodach wydania tego prawa w Stanach Zjednoczonych. She wrote this 101 years ago. Napisała to 101 lat temu. For the first great controversy came out in 1888. Ponieważ pierwsze wydanie tej książki pojawiło się w 1888. There are two causes of the national Sunday law. Są dwa powody narodowego prawa niedzielnego. Number one, po pierwsze, there will be a breakdown in morality in the country. Będzie jakiś przełom w moralności kraju. At all levels of society. We wszystkich warstwach społecznych. And the breakdown in morality is going to be so great. I ten przełom w moralności będzie tak wielki. That the people are going to say. Że ludzie będą mówić. We're going to make laws to make this country be good. Chcemy stworzyć takie prawa, które z tego kraju uczynią dobre państwo. And Sunday laws will be part of that package. I prawa niedzielne będą częścią tego pakietu. The second cause? Druga przyczyna? You can sum up in one word. Możecie podsumować w jednym słowie. Disaster. Klęska. She speaks about different kinds of disasters. Ellen White mówi o kilku rodzajach klęsk. She talks about economic disaster. Mówi o ekonomicznej klęsce. She talks about ecological disaster. O ekologicznej klęsce. She talks about transportational disasters. O klęskach w komunikacji. She mentions these three categories particularly. Szczególnie te trzy kategorie wymienia. But I don't understand her to limit the disasters to those three categories. Ale myślę, że nie ogranicza tych niepowodzeń, klęsk tylko do tych trzech kategorii. And then she makes two statements. I później stwierdza w ten sposób. About those disasters. O tych klęskach. First. Po pierwsze. In number. Jeśli chodzi o liczbę. The number will increase steadily. Liczba zwiększać się będzie stopniowo. Te klęski będą coraz częstsze. And the second thing she said, drugą rzecz, którą powiedziała. Not only do they become more numerous, nie tylko to, że będą one liczne, but individually, ale indywidualnie they become more severe, more intense. Staną się bardziej groźne, bardziej intensywne. And finally, the clergy of the United States, i w końcu protestanccy duchowni Stanów Zjednoczonych. Are going to get up in their pulpits on Sunday morning? Oni wstaną, będą kazać w sobotę przy swoich pulpitach. And they are going to tell the people, w niedzielę i będą mówić ludziom. These disasters, te klęski, come from God. Pochodzą od Boga. Great controversy says they come from the devil. A wielki bój mówi, że pochodzą od szatana. But these preachers will say these disasters are coming from. Ale ci duchowni protestanci powiedzą, że to pochodzi od Boga. They are collectively increasing in number. One będą się zwiększać w liczbie. Individually they are increasing in intensity. Będą się zwiększać, jeśli chodzi o ich intensywność. And the preachers will say. I ci kaznodzieje powiedzą. And it'll be the Protestant preachers, not the Catholic clergy. A to będą protestanci kaznodzieje, a nie duchowieństwo katolickie. And they will say, powiedzą, these are judgments of God, to są sądy Boże, to wake up the nation, aby obudzić narody, that we are violating his sacred day of rest on Sunday, że my gwałcimy jego tajemniczy dzień odpoczynku, niedzielę. And if we don't stop breaking Sunday, jeśli nie powstrzymamy się od łamania niedzieli, this nation will go down the drain. Ten naród upadnie zupełnie. God is warning us. I Bóg nas ostrzega. And God will not bear with us too much longer. I Bóg nie będzie zwlekał. So we need a Sunday law. A więc potrzebujemy takiego prawa niedzielnego. To make the nation keep Sunday. Aby naród zachowywał niedzielę.
Otherwise the nation will go down to ruin. Inaczej naród popadnie w ruinę. All right, let's examine these two causes for a few moments. Popatrzmy dokładnie na te dwie przyczyny jeszcze raz. The first cause is a breakdown in morality. Pierwsza przyczyna to przełom w moralności. Now the first thing you've got to understand, pierwszą rzeczą, jaką musicie zrozumieć, is that the American people are very concerned with ethics and morality. Że Amerykanie są bardzo czuli na punkcie etyki i moralności. Some of my friends who are citizens of other countries, kilku moich przyjaciół, którzy są obywatelami innych krajów, sometimes laugh and feel bad about this preoccupation with righteousness. Czasami się śmieją z tych dążeń do sprawiedliwości. This story appeared in US News and World Report on August 7. Ta historia ukazała się w czasopiśmie US News and World Report. And it described one of the ways that America is different from other nations. I opisuje sposób, jeden ze sposobów, w jaki Ameryka jest, Stany Zjednoczone są inne od innych narodów. It reports the results of some research by a sociologist. Jest to sprawozdanie badań dokonanych przez pewnych socjologów. And this is what he says. I to jest, co mówi. Among the major industrialized nations, pośród największych narodów przemysłowych, America is the most religious nation. Stany Zjednoczone są najbardziej religijnym narodem. And he goes on to explain why. I mówi dlaczego. Now, America is concerned about morality. Amerykanom zależy na moralności. And particularly concerned, a szczególnie, that morality is going down the drain in America. Że ta moralność podupada. Now this is exactly what Mrs. White said would happen 100 years ago. Dzieje się to dokładnie, co powiedziała 100 lat temu Ellen White. She said there will be a breakdown in morality from the very top to the very bottom of society. Powiedziała, że w społeczeństwie we wszystkich jego warstwach będzie przełom w moralności, upadek moralności. And that's exactly what has happened in the last 17 years. I dokładnie to się dzieje teraz w ostatnich 17 latach. W ostatnich 17 latach. W 1973 we had a national disaster and disgrace. Przeżyliśmy taką narodową klęskę. We were within 3 years of our bicentennial, 200 year anniversary. Za 3 lata mieliśmy obchodzić naszą 200. Rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. And the president of the United States was driven from office. A prezydent Stanów Zjednoczonych został usunięty z urzędu. That had never happened before in the history of the United States. To nigdy się nie zdarzało w całej historii Stanów Zjednoczonych. It was as if the nation picked up a big stick and drove him right out of the White House. To tak jakby naród wziął wielki kij i po prostu wygnał go z Białego Domu. The nation was angry. Naród był bardzo zły. Over something that became known as the Watergate disaster. Zły z powodu tego, co my nazywamy tą aferą Watergate. Now the president of the United States. Prezydent Stanów Zjednoczonych. Approved a burglary break-in of the headquarters of the opposition political party. On przyczynił się do jakiegoś włamania do biura partii opozycyjnej. An election was coming up. A gdy wybory przychodziły, nadchodziły. And the Republican Party wanted to know the secrets of the Democratic Party. Partia republikańska chciała znać, jakie demokraci mają sekrety. And they broke the law to do it. I złamali prawo, aby się dowiedzieć. They committed a burglary. Oni przyczynili się do włamania. And it was very poorly done. I to było bardzo fatalne włamanie. And the burglar got caught. I tego włamywacza złapano. And he told the police who sent him. I powiedział policji, kto go wysłał. And the trail went all the way back to the White House. I ten łańcuch właśnie wskazał na Biały Dom. Now, if President Nixon had said, gdyby prezydent Nixon powiedział to the American people, Amerykanom, yes, I did approve it. Tak, ja zezwoliłem na to. I am sorry. Przykro mi.
I made a terrible mistake. Zrobiłem okropny błąd. I'll never do it again. Nigdy tego nie zrobię. It was wrong to do. Było to złe. And I am sorry. I przykro mi bardzo. If he had done that, gdyby to zrobił, he probably would never have been driven from office. Chyba nigdy by go nie ściągnięto z tego urzędu. But he didn't. Ale on nie uczynił tego. He not only approved a crime, on nie tyle, że przyznał się do tego kryminału, but he lied about it. Ale on kłamał w tej kwestii. And in America, i w Stanach Zjednoczonych, a premium is placed on public servants telling the truth. Taki punkt ciężkości jest położony na tym, żeby publicznie mówić prawdę. They don't always do it. No, oni nie zawsze tego robią. But the American public expects them to tell the truth. Ale społeczeństwo amerykańskie oczekuje, że będą mówić prawdę. And this may surprise you, może was zdziwić, but most Americans were more upset, ale większość Amerykanów była bardziej zagniewana about the president lying about it, z powodu tego, że prezydent kłamał, than the fact that he gave approval for a minor crime. Niż to, że zgodził się na to włamanie. If he had admitted it, gdyby przeprosił, if he had confessed, gdyby wyznał and apologized, i przeprosił, most of the American people would say, okay, don't ever do it again. Większość Amerykanów powiedziałaby, w porządku, nie rób tego więcej. They might have slapped his wrist. Może by go tylko uderzyli w rękę. And he would have finished out his presidency. I nie musiałby zakończyć w ten sposób swojego urzędowania. I felt very badly about this. Też miałem przykre uczucia w tym względzie. Because this was the one president of the United States that I knew and had met and talked with personally. Ponieważ był to prezydent, którego spotkałem i z którym rozmawiałem osobiście. When he was vice president of the United States, gdy był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. And when Ghana, Gold Coast became Ghana, the independence of Gold Coast. I gdy jakieś Złote Wybrzeże stało się niezależnym państwem Ghaną w Afryce. In 1957. W 1957. Nixon was then vice president. Nixon był wtedy wiceprezydentem. And President Eisenhower sent him as his personal ambassador to the independence of the first nation in Africa in this century to get independence. I prezydent Eisenhower wysłał go tam jako swojego osobistego przedstawiciela do tego pierwszego kraju, które w XX wieku zdobyło niezależność, niezawisłość w Afryce. I met Mr. Nixon home of the ambassador of the United States. Spotkałem pana Nixona w jego domu, w domu ambasadora Stanów Zjednoczonych. We talked for about a half hour. Rozmawialiśmy przez pół godziny. After that I received two letters from him. Potem otrzymałem dwa listy od niego. Once when he was still vice president. Raz, gdy był ciągle wiceprezydentem. And once during the period between when he ended vice presidency and was elected president. A drugi z okresu, gdy zakończył już bycie wiceprezydentem i starał się o prezydenturę. He lied to the American people. Kłamał Amerykanów. And the American people literally threw him out of office. I Amerykanie dosłownie wyrzucili go z urzędu. Now in some other countries of the world, the people look in astonishment at that. W niektórych krajach ludzie patrzyli na to z dużym zdziwieniem. They expect their politicians to lie. Oni oczekują, że zdają sobie sprawę, że ich politycy kłamią. They can't imagine the naivety of Americans for throwing out a president because he lied to them. Nie mogli zrozumieć naiwności Amerykanów, że wyrzucili prezydenta, ponieważ on kłamał. But you have to understand the American people. Ale musicie zrozumieć Amerykanów. They place a very high priority on telling the truth. Priorytetem dla nich jest mówienie prawdy. A high priority on ethics. Duży priorytet kładą na etykę. Now, 2.5 years ago, 2.5 roku temu, in the United States, w Stanach Zjednoczonych, one of the three national news magazines, jeden z trzech narodowych magazynów podających wiadomości, had this cover story. Na pierwszej stronie umieścił coś takiego. Now there are three national news magazines that come out every week in the United States. W Stanach Zjednoczonych są teraz trzy takie magazyny podające wiadomości. The biggest circulation one is Time, followed by Newsweek. Naj,
najlepiej sprzedającym się i mającym najszerszy zasięg to jest Time, później jest Newsweek. And I can buy both of them in my hotel downtown in Warsaw. I w Warszawie mogę kupić oba te czasopisma. If I am willing to spend 23,000 of your zlotys. Jeśli chcę kupić to za 23 tysiące złotych. And I am not. Ale nie kupuję tego. I will wait till I get home and read my subscription copy. Wrócę do domu i tam przeczytam zaprenumerowane. Now this one is the third one. Okay. Ten to jest trzeci. Now, every one of these magazines has a story that is called cover story. Każdy z tych magazynów ma w środku artykuł, który można nazwać artykułem z pierwszej strony. The article begins on the cover. Artykuł zaczyna się na okładce. Continues inside. I kontynuuje się w środku. And it has special status and significance. I ma ten artykuł duże znaczenie. The cover story is in the opinion of the editors. Ten artykuł z okładki reprezentuje opinię redaktorów. The most important thing in the United States that week. Komentując najważniejszą rzecz dziejącą się w Stanach Zjednoczonych w danym tygodniu. And in the week of February 23, 2 years ago. I dwa lata temu, w jednym takich tygodni, z tygodni, lutym. This magazine came in my mailbox. Znalazłem ten magazyn w mojej skrzynce pocztowej. And on the cover it says lying in America. I na okładce napisane jest kłamstwo, kłamanie w Ameryce. A cover story? Ten artykuł z pierwszej z okładki? Some people think it didn't even belong as an ordinary story. Niektórzy ludzie nawet uważają, że to nie może być zwykła historia, prawdziwa historia. Yet the editors voted this was the most important issue. Ale jednak wydawcy uznali, że to jest ważny numer. And at the bottom, i na dole it says, mówi public concern over honesty and standards of behavior. Społeczność zastanawia się nad uczciwością i standardami zachowania. Has reached the highest level. I to zainteresowanie społeczeństwa osiągnęło najwyższy poziom since Watergate in 1973. Od afery Watergate w 1973. 100 years ago, Ellen White said this was going to happen. 100 lat temu Ellen White powiedziała, że to będzie się dziać. And it has. I to się dzieje. Now the interesting thing is. Inną interesującą rzeczą jest. That just a couple of months later. Kilka miesięcy później. Time magazine ran its cover story. Pojawił się pewien taki artykuł z pierwszej z okładki w czasopiśmie Time. On the very same subject. Dotyczący podobnej rzeczy. Whatever happened to ethics? Cóż się stało z etyką? Assaulted by sleaze, scandals and hypocrisy, America searches for its moral bearings. A więc oskarżona, czy prawie że zabita przez skandale i hipokryzję, Ameryka szuka swych moralnych jakichś zasad. Two men had to drop out of the presidential election last year. Dwóch mężczyzn odpadło w ostatnim razem z wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Both men were members of the United States Senate. Obaj byli członkami Senatu Stanów Zjednoczonych. A group of 100 men. Grupa 100 ludzi. In a very important legislative body in the United States. To właśnie 100 ludzi liczy ten Senat w Stanach Zjednoczonych. Senator Hart from Colorado wanted to be president. Senator Hart z Colorado chciał być prezydentem. And they discovered that he cheated on his wife and committed adultery with another woman. I odkryli, że zdradza swoją żonę z inną kobietą. And he was finished politically. I politycznie był skończony. And had to drop out. I odpadł. Nobody would vote for him. I nikt by nie głosował na niego. Politicians commit adultery all the time. Politycy zdradzają swoje żony, są cudzołożnikami cały czas. So do businessmen. Tak samo biznesmeni. So does almost everybody in society. Każdy, prawie każdy w społeczeństwie. But the American people are very upset about immorality. Ale Amerykanie bardzo są czuli na punkcie niemoralności. They said we do not want as president of the United States.
Nie chcemy, aby prezydentem Stanów Zjednoczonych był ten, który znieważa swoją żonę poprzez współżycie z inną kobietą. The other politician was Senator Joseph Biden of Delaware. Innym politykiem był senator z Delaware, ze stanu Delaware. He dropped out for a different reason. On odpadł z innej przyczyny. He stole some literary statements of a British labor politician. On ukradł pewne zdania brytyjskiego polityka Partii Pracy. Plagiarism. A więc plagiatorstwo. And put them out as his own. On te zdania uznał za własne. And when they started to dig into his past, i kiedy zaczęto szukać w jego przeszłości, they found out that when he was a law school student, odkryto, że gdy był studentem prawa, he cheated on an examination. On gdy zdawał egzaminy, they discovered it. A on był nieuczciwy na tych egzaminach i oni to odkryli. They discovered it. Odkryli. They failed him. I oblano go. He had to take the course over. I musiał znowu jeszcze raz brać udział w tych wykładach. And the American people said, "We don't want this." I Amerykanie powiedzieli, że nie chcemy takiego. Biden had to drop out. I ten senator odpadł. Just this year. Tego roku. Two things happened in Washington. Dwie rzeczy stały się w Waszyngtonie. When President Bush became president, gdy prezydent Bush został prezydentem, I was in Brazil on the day that he was inaugurated. Byłem w Brazylii, gdy była inauguracja jego urzędu. But I watched it from satellite television. Ale patrzyłem na to w telewizji satelitarnej. One of his first tasks is to create a cabinet of advisors. Jednym z jego pierwszych zadań to stworzenie gabinetu doradców. In Poland they are called ministers. W Polsce nazywa się ich ministrami. In America they call them secretaries. W Stanach nazywamy ich sekretarzami. But it's the same job. Ale to jest ten sam zawód. Now, never in the history of the United States, i nigdy w historii Stanów Zjednoczonych, had a president been denied having a certain man of his choice be made a cabinet minister. Nigdy nie odrzucono propozycji prezydenta na stanowisko jakiegoś ministra. In his first term. Na pierwszym posiedzeniu. And the denial, you see, the cabinet minister has to be approved by the Senate. Ministrowie muszą być zatwierdzeni przez Senat. And the opposition party controls the Senate. A partia opozycyjna kontroluje Senat. But in spite of that, ale pomimo tego, a first term president, prezydent, który został wybrany po raz pierwszy na ten urząd, a first term president had never been denied his choice for a cabinet minister. Prezydent, który został wybrany po raz pierwszy, jemu nigdy nie odmówiono, nie zbito jego kandydatury na jakiegoś ministra. And only seven times in the history of the country, i tylko 7 razy w historii kraju, had a second term president been so denied. Prezydent, który już drugi raz, drugą kadencję był prezydentem, zostało mu niezatwierdzone czasami jakieś stanowisko ministra. President Bush wanted Senator Tower from Texas to hold the job of Minister of Defense. Prezydent Bush chciał, aby senator Tower z Teksasu został sekretarzem czy ministrem obrony, coś w tym sensie. The Senate said, no, he's not a good man. A Senat powiedział, że on nie jest dobrym człowiekiem. Even though he was a member of their own body. Chociaż on był członkiem właśnie tego Senatu. He drank too much alcohol. Pił za dużo alkoholu. He was immoral with women. Był niemoralny. And they said, you can't have him. I powiedział, nie może on być tym ministrem. That had never happened to a first term president in the history of the country. I to nigdy się nie zdarzało, aby po raz pierwszy wybrany prezydent miał takie kłopoty ze stworzeniem gabinetu. A couple of months later, kilka miesięcy później, another first, inne pierwsze, the representative from Texas, przedstawiciel z Teksasu, who was the speaker of the House of Representatives, który był rzecznikiem prasowym jakiejś Izby Reprezentantów. That's a very important position. To bardzo ważna funkcja. The Speaker of the House is number three in the line of succession to the presidency.
Rzecznik prasowy jest jakby na trzecim miejscu w kwestii starania się o prezydenturę. And this man was forced to leave Congress. I zmuszono, zmuszono go, by opuścił Kongres. Because he was involved in some financial dealings that were viewed to be wrong. I dlatego, że odkryto, że zajmował się jakimiś finansowymi, właśnie, popełnia nadużycia finansowe. That had never happened before. I to nigdy się nie zdarzało wcześniej. In the 200-year history of the country. W 200-tej historii kraju. Mrs. White said that there would be increasing concern over morality. Ellen White powiedziała, że już dawno temu, że będzie wzrastające jakby zajmowanie się moralnością. But back to Mr. Nixon. Wracając do pana Nixona. The president of the United States was thrown out of office. Prezydent Stanów Zjednoczonych został wyrzucony z urzędu. But it didn't stop there. Ale on nie zatrzymał się. At the same time, w tym samym czasie. His vice president was thrown out of office. W tym samym czasie jego wiceprezydent został odrzucony. For taking bribes in the office. Bribes. Taking money. Aha, zabranie łapówek w biurze. And they threw him out. Jego też wyrzucono. And that wasn't all. I to nie, jeszcze nie wszystko. The attorney general, who is minister of justice. Minister sprawiedliwości was not only thrown out of office, nie tylko, że go wyrzucono z biura, he was taken into a federal court, ale musiał stanąć przed sądem federalnym, tried for crimes, i odpowiadać za przestępstwa, convicted, które popełnione były, and he spent 20 months in a federal prison. I spędził 20 miesięcy w więzieniu federalnym. Now this is the chief law enforcer of the United States government. A to jest przecież główny sędzia, prawnik w Stanach Zjednoczonych. His oath of office is prescribed in the United States Constitution. Jego urząd jest określony wyraźnie w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Within the space of a few weeks, w przeciągu kilku tygodni, the nation lost its president. Naród straci swojego prezydenta, its vice president, wiceprezydenta, its attorney general. I tego ministra sprawiedliwości. That had never happened in the history of the nation. To nigdy się nie zdarzało w historii Stanów Zjednoczonych. The American people are concerned over ethics and morality. Amerykanom zależy na moralności i etyce. And they are getting more and more concerned. I coraz bardziej są na tym punkcie uczuleni. And finally, i w końcu, and this may be not very far in the future, i być może niedaleko w przyszłości, they are going to pass a national Sunday observance law in the United States Congress. Być może, że zostanie przeforsowane narodowe prawo w rządzie. And when that happens, i gdy to się stanie, the image to the beast will be formed. Zostanie stworzony obraz bestii. And the mark of the beast will not be far behind. I to piętno bestii zacznie działać.